Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Stanek. Chciałbym przybliżyć niezwykłą postać i dokonania ojca Maksymiana Marii Kolbego. Pamiętamy przecież jego dobrowolną ofiarę z życia w KL Auschwitz. To on zbudował nowy klasztor wydawnictwo w Niepoklanowie, podjął się misji w Japonii i wybudował japoński Niepoklanów. To wiemy wszyscy, ale niewielu pamięta, że w 1939 roku przebywał ze zespół braćmi przymusowo na śląsko-polskim w obozie nieckim Lambsdor w Ambinowicach, a jego biografie z reguły pomijają ten śląski wątek. Mówimy ojciec Maksymilian, a przecież urodził się jako Rajmund, Rajmund Kolbe, 8 stycznia 1894 roku w duńskiej Woli, wówczas zabór rosyjski, w rodzinie biednych tkaczy, Juliusza Kolbego i Mariany Zdąbrowskich. Było to zgodne religijne małżeństwo. Ojciec zginął jednak na początku I wojny światowej, walcząc na froncie. Matka od tej pory przebywała w jednym z żeńskich klasztorów w Krakowie. Kolbowie doczekali się piątki synów. Na zdjęciu widzimy trójkę braci, którzy wstąpili do zakonu. Franciszek przed złożeniem jednak ślubów wieczystych wyruszył na front i później do klasztoru nie wrócił. W czasie II wojny światowej trafił do Auschwitz, nie przeżył wojny. Józef jako ojciec Alfons wspierał do swej śmierci ojca Maksymiliana. W dzieciństwie miało dojść do wydarzenia, które wymyka się mojemu sądowi jako historykowi. Młody Raymond przeżył duchowy przełom. Miała mu się ukazać Matka Boska z czerwoną i białą koroną w ręku. Dając do zrozumienia, że czerwona oznacza, że będzie męczennikiem, a biała, że wytrwa w czystości, zapytała czy je wybiera. On wyciągnął po nie ręce. Nic więc dziwnego, że wybrał drogę duchową, nie tylko po tym wydarzeniu, ale i po misjach franciszkańskich z 1907 roku, które skłoniły Raimunda i Franciszka do nauki w małym seminarium ojcu franciszkanu Nowelwowi. W zaborze rosyjskim klasztory franciszkańskie były bowiem wtedy skasowane. W 1910 roku wstąpili do nowicjatów franciszkanów konwentualnych, tzw. czarnych, gdzie Raimund przyjął imię Maksymilian. Po maturze skierowano go na studia do Krakowa, ale jeszcze w tym samym roku przełożeni, widząc jego wyjątkowe zdolności, wysłali go do Rzymu. Studiował filozofię i teologię, w obu dziedzinach uzyskał tytuł doktora. W 1914 roku przyjął śluby wieczyste i imię Maria, a w 1918 roku święcenia kapłańskie. Znamy go zatem jako ojca Maksymiliana Marium Kolbego. Imię Maksymion oznaczało dla niego maksymalizm celu, jak mówił, muszę być świętym i to jak największym, a Maria to symbol oddania się Matce Boskiej w rycerską służbę, stąd nazywano go nawet szaleńcem Maryi czy szaleńcem niepokalanej. Młody i zdolny zakonnik zainteresowania miał jednak bardzo szerokie, zwłaszcza od matematyki po fizykę i astronomię. W 1915 roku patentował nawet projekt etereoplanu opartego na zasadzie trójczłonowej rakiety działającej według Newtonowskiego prawa akcji i reakcji, czyli tak jak późniejsze rakiety kosmiczne. Widzimy też pomysły jeszcze z czasów gimnazjum. Będąc świadkiem wielkiej antykatolickiej akcji w Rzymie w 1917 roku, która do głębi nim strząsnęła, w październiku tego samego roku założył Rycerstwo Niepoklanej, inaczej Milicję niepoklanej, nowatorski ruch maryjny z błogosławieństwem zwierzchników, nawet papieża, mający na celu nawracanie wszystkich za pomocą modlitwy, pamiętając jednak, że wiara zakłada wolny wybór. W 1919 roku wrócił do odrodzonej Polski, by ewangelizować według nowych, skutecznych metod poprzez działalność wydawniczą. Od stycznia 1922 wydawał miesięcznie Rycerz Niepoklanej. W tym samym roku został przeniesiony do Grodna. Stale rozwijające się pismo nie mieściło się już w grodzieńskim klasztorze, dlatego ojciec Kolbe w 1927 roku założył klasztor wydawnictwa Niepoklanów, Gród Niepoklanów, poprotnik gminy taryśnik Sochaczewa, na gruncie podarwanym przez księcia Jana Druckiego Lubeckiego. Wkrótce nastąpił imponujący wzrost liczebny i rozwój materialny klasztoru. Na zdjęciach widzimy moment poświęcenia figury niepokalanej, pierwszych zakonników z ojcem Maksymianem jako gwardianem, czyli przełożonym klasztoru, oraz postępujące prace budowlane. Kolejnym obszarem jego aktywności była działalność misyjna w latach 1930-1936 w dalekiej Japonii. Wraz z czterema współbraćmi dotarł do Nagasaki, gdzie wbrew trudnościom niejako z marszu rozpoczął ewangelizację. Wydawał m.in. japońską wersję Rycerza Niepoklanej Seibonokishi, którego pierwszy numer ukazał się w zaledwie miesiąc po przybyciu do Japonii. Rok później zaczął budować japoński Niepoklanów Mugenzai no Sono, ogród Niepoklanej, na przedmieściach Nagasaki na zboczu góry Hikosan. Dzięki tej lokalizacji zbocze góry osłoniło później przed zniszczeniem klasztor, gdy w 1945 roku Amerykanie zrzucili bombę atomową na Nagasaki. Mimo nawrotów gruźlicy, z jednym tylko płucem, ojciec Kolbe pracował ciężko ze współbraćmi, co zaczęło przynosić efekty w postaci nawróceń, sztów czy zgłoszeń do zakonu. Pamiętajmy, że to nie wyidealizowany święty z obrazka, ale człowiek z krwi kości. Na zdjęciach widzimy zatem ojca Kolbego w trakcie nielicznych chwil odpoczynku, na gondoli w Wenecji czy w trakcie spotkań z najmłodszymi mieszkańcami niepoklanowa. Tu mnie przybywali, chcąc wstąpić do klasztoru i razem z ojcem Kolbe służyć Bogu i Maryi. W 1936 roku ojciec Kolbe powrócił z Japonii do Niepokalanowa, by dalej nim kierować i dynamicznie go rozwijać. Wydawał nie tylko Rycerza Niepokalanej i to w rekordowym nakładzie nawet 780 tysięcy egzemplarzy, ale i szereg innych tytułów. Klasztor stał się olbrzymim wydawnictwem, świetnie zorganizowanym, zarządzanym, z nowoczesną infrastrukturą, licznymi własnymi wynalazkami, elektrownią, Strażą Pożarną, rozpoczętymi planami ewangelizacyjnymi przez radio, a nawet przez telewizję, z własną lecznicą, z zapleczem rekreacyjnym itd. Tuż przed wojną liczył 762 zakonników i kandydatów będąc w tych czasach największym klasztorem katolickim na świecie i jednym z największych w ogóle. Wybuchła jednak wojna. W Niepokalanowie pozostało tylko około 45 zakonników z ojcem Maksymilianem na czele, który mimo propozycji nie opuścił kraju. Franciszkanie pomagali rannym żołnierzom i uciekającym cywilom. 19 września rano Niemcy aresztowali większość zakonników. Ojciec Kolbe dobrowolnie dołączył do aresztowanych. Wywieziono 37 franciszkanów, kilku innych przebywających tam duchownych oraz jedną osobę świecką. W sumie 48 osób, ale szybko zwolniono, widocznego na zdjęciu brata Ludwika Kima z Korei, jako obywatela sojuszniczej Japonii. Widzimy też marszujących zakonników na tle klasztornego ogrodzenia. Jakiś niemiecki żołnierz zrobił to zdjęcie, a po wojnie znalazł je przypadkowo polski repatriant. Aresztowanych poprzez częstochowe Opel, czyli Opole, przywieziono do niemieckiego przejściowego obozu jenieckiego dulagu B. Lambsdorff w dzisiejszych łambinowicach na Śląsko-Polskim. Ojciec Kolbe żartowych pocieszał braci, mówiąc, że jadą na misję i to tanim kosztem, gdyż nie trzeba starać się o wizy, formalności, paszport, bo to wszystko zapewniają Niemcy. 21 września 1939 roku około 9.45 rano, zakonicy wysiedli z pociągu turowego w Annachow, w Suwinie. Braciom bardzo mocno utkwiła w pamięci droga ze stacji do pobliskiego obozu, gdyż spotkali się głównie z licznymi szyderstwami. Zakwatrowano ich prymitywnie w dużych, płóciennych namiotach, po dwustu i więcej w każdym. Do ich grupy dołączono dwóch decyzjalnych księży. W sobotę, 23 września o 4.30 nastąpiła pobudka i zbiórka w sumie około 500 osób i po śniadaniu, czyli czarnej kawie, wydano im porcję podróżną, dwa bochenki chleba na pięciu niewielką porcję kiełbasy i zarządzono wymarsz na przystanek w Suwinie. Po drodze franciszkanie śpiewali pięć serdeczna matko, wyjątkowo bez żadnej reakcji strażników. Pół godziny później załadowano ich do końskich wagonów, ale odjazd nastąpił dopiero o 11.18. Nie zachowały się żadne niemieckie dokumenty ani fotografie z tego okresu. Ojciec Kolbe zapisał się jednak w pamięci osadzonych, gdyż zawsze dawał dobry przykład. Sprawdził się jako człowiek, kapłan i przełożony z zakonnej grupy. Czynił liczne starania, by podnosić na duchu wątpiących współbraci jeńców polskich. Potrafił na przykład oddać własny koc czy porcję zupy potrzebującemu. Rozdawał medaliki niepokalane, niepokalanej nawet Niemcom. W trakcie przesłuchań cierpliwie odpowiadał na ich różnorakie zarzuty, udzielał sakramentu pokuty, organizował modlitwy, pomagał też chorym, a zwłaszcza Żydom, którzy znajdowali się w tym samym namiocie i którzy byli prześladowani przez Niemców. Niestety mogę jedynie z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać miejsce tego franciszkańskiego namiotu. Dziś to zupełnie zmieniony teren. Stojąc na szosie z lewej strony od starego cmentarza jenieckiego w Bambinowicach, to około 200 metrów w głąb lasu i tyle samo w lewo od granic cmentarza. Od 24 września do 9 listopada ojca Kolbego i współbraci przetrzymywano w Dulagu de Amtic, czyli w Gębicach koło Gębina w Lubuskiem. Warunki znów były prymitywne. To było wręcz koczowisko pod zatłoczonymi namiotami w pródzie, chłodzie, z robactwem. Spali, jak to mówił ojciec Kolbe, po misjonarsku, przykrywając się własnym płaszczem. W namiocie bracia stworzyli namiastkę kaplicy, gdzie gromadzili się na wspólne modlitwy, zwłaszcza przelopionej przez brata Teofila Zimnocha na prośbę ojca Kolbego figurce Maryi. W dniu kapitulacji Warszawy 28 września, gdy zaczęły bić z tego powodu miejscowe dzwony, ojciec kolbę miał wypowiedzieć słowa, które widnieją na miejscowym pomniku: Drogie dzieci, zobaczycie, jeszcze tutaj będzie Polska. 9 listopada Franciszkanie znaleźli się w okupowanym Ostrzeszowie, wówczas Schildberg, gdzie zamknięto ich w kolejnym doraźnym obozie, widniejącym na zdjęciu budynku Liceum i Gimnazjum księży Salezjanów w suterenie. Dziś w tym budynku jest licą i kilka tablic upamiętniających pobyt ojca kolbego i współbraci. Cierpieli głód, ale z pomocą przyszła miejscowa ludność. Stan sanitarny był bardzo zły, dokuczały zwłaszcza wszy. Na szczęście w listopadzie doszło do wymiany komendantury. Nowy komendant to porucznik Hans Mulzer, ewangelicki pastor, który życzliwie traktował Polaków. Stopniowo zaczęto ich zwalniać, franciszkanie wyjechali w szczególny dla nich dzień, 8 grudnia 1939 roku, w uroczystość patronki niepokalanego Poczęcia. Wcześniej przygotowali się duchowo, wyspowiadali się, przyjęli komunię świętą z rąk miejscowego księdza, a na polecenie komendanta zrobiono im pamiątkowe zdjęcie. Widzimy na nim wspomnianą figurkę Marii, ojca Kolbego i komendanta, który dał mu zawiniątko z jedzeniem, a ojciec Kolbe odwdzięczył się cudownym medalikiem i zaprosił go do odwiedzenia klasztoru. Na widocznym tu karteluszku zapisał nawet ołówkiem, jak tam trafić. Po prawie trzymiesięcznym internowaniu ojciec Kolby wraz z innymi wrócił do rozszabrowanego przez Niemców Niepokalanowa, by w trudnych warunkach okupacji zorganizować wszystko na nowo. Powstał tam ośrodek usług dla okolicznej ludności, dawny klasztor-wydawnictwo stał się klasztorem-warsztatem, a także schronieniem dla około 3,5 tysiąca wysiedlonych Polaków z Poznańskiego, Wśród których było około półtora tysiąca Żydów oraz kilkudziesięciu inwalidów wojennych. Ojciec Kolby nie porzucił również planów wydawniczych, uzyskał nawet jednorazową zgodę Niemców na druk rycerza niepokalnej w nakładzie aż 120 tysiąca sztuk. Szybko stał się jednak jedną z wielu ofiar szeroko zakrojonej kampanii niszczenia przez III Rzeszy polskiej inteligencji. Był zbyt katolicki i zbyt polski, jego aresztowanie było zatem jedynie kwestią czasu. 17 lutego 1941 roku ojciec Kolbe został aresztowany przez gestapo i wraz z czterema bliskimi współpracownikami trafił na Pawiak. To było największe niemieckie więzienie polityczne na terenie okupowanej Polski. Tam ich przesłuchiwano i bito, ojca Kolbego między nimi za swą niewzruszoną postawę wiary. 28 maja 1941 roku w grupie ponad 300 więźniów politycznych ojciec Kolbe trafił do Karl Auschwitz nr 16670. Jako ksiądz katolicki spotkał się tam ze szczególnie brutalnym traktowaniem. Między innymi kapo krwawy krot pewnego razu zakatował go prawie na śmierć. Ojciec Kolby ku zdumieniu innych nie użalał się jednak nad sobą. Wręcz przeciwnie, pocieszał innych, podnosił na duchu, a mimo przeraźliwego głodu dzielił się swymi skromnymi porcjami żywności. Modlił się i namawiał do modlitwy innych, nawet w tajemnicy spowiadał. Współniewieranym przez Niemców i złożonym na nich współwięźniom przypominał, że nienawiść nie jest siłą twórczą, siłą twórczą jest miłość. Z bloku Ojca Kolbego 14a pod koniec lipca 1941 roku zbiegł więzień. W odwecie zastępca komendanta obozu, Karl zarządził dla więźniów tego bloku karny apel. Drugiego dnia wieczorem, to jest prawdopodobnie we środę 30 lipca, Fritsch wybrał 10 przypadkowych więźniów, wskazując ich na śmierć głodową. Wśród tych nieszczęśników był Franciszek Gajowniczek numer 5659, który przerażony zaczął rozpaczać, że siroci żony i dzieci. Wtedy z szeregu wyszedł ojciec Kolbe i oznajmił Fritschowi, że chce dobrowolnie pójść na śmierć zamiast niego. Zaskoczony Niemiec ku zdumieniu wszystkich zgodził się. Skazanych zamknięto w bunkrze głodowym w piwnicy bloku śmierci, gdzie nago, wielkiej ciasnocie czekali na straszliwą powolną śmierć pragnienia i głodu. Krzyczący początkowo z rozpaczy i buźniący więźniowie pod wpływem ojca Kolbego zaczęli się modlić, przygotowywać na nieuchronną śmierć. Zakonnik dodawał im ochtuchy, spowiadał, sam nie narzekał. Po dwóch tygodniach pozostało tylko czterech konających, w tym ojciec kolbę. Niemcy nie chcieli już dłużej czekać. 14 sierpnia, w przeddzień w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ojciec Kolbe, jako ostatni z tej grupy, został około 12.50 zabity zastrzykiem fenolu. Dzień później jego ciało skremowano, a proch rozsypano. Warto przypomnieć, że dwóch aresztowanych wraz z ojcem Kolbem braci również zginęło w Auschwitz. Kim był człowiek, za którego oddał życie ojciec Kolbe? To 40-letni wówczas Franciszek Gajowniczek, żołnierz Września 39, aresztowany przy przydzielaniu się na Węgry. Przeżył obóz i wojnę. Zmarł w 1995 roku w brzegu Pola. Niestety synowie, których tak bardzo nie chciało się rodzić w czasie pamiętnego apelu, zginęli w czasie wojny. Wieść o bohaterskiej śmierci ojca Kolbego szybko rozeszła się po obozie oraz po świecie po wojnie, bo to jedyny przypadek, że więzień dobrowolnie poświęcił się za drugiego, nieznanego sobie, i to jeszcze wybierając straszliwą śmierć w bunkrze głodowym. To wielki akt miłości bliźniego. Towarzyszący Fritzowi na tym pamiętnym apelu Niemiec Gerhard Palicz miał później powiedzieć więźniom, wśród Was są także bohaterzy, macie księdza bohatera. Inni sesmani mówili między sobą o nim. Takiego klecha jak ten nie mieliśmy tu jeszcze. To musi być nadzwyczajny człowiek. Mieli rację, był nadzwyczajny. Udowodnił, że wszędzie można zachować swą wiarę i człowieczeństwo. Nic więc dziwnego, że w 1971 roku papież Paweł VI beatyfikował go jako męczennika, pierwszego Polaka po wojnie, a w 1982 papież Jan Paweł II włączył go do grona świętych Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że mój krótki wykład pomoże odpowiedzieć na pytanie, kim był ojciec Maximilian Maria Kolbe, Warto przypomnieć, że tak niezwykły człowiek przybywał krótko na Śląsku Opolskim w dniach 21-23 września 1939 roku w niemieckim przejściowym obozie jenieckim w Lambsdor, w dzisiejszych Łambinowicach, będąc tym samym jednym z najbardziej znanych jeńców tego obozu. Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów z tego pobytu, zapraszam do lektury mojej skromnej publikacji, której okładkę właśnie widać. Dziękuję Państwu za uwagę.